Kontrabas niesiony za pastorem przebierańcem, a za nim kondukt z płaczkami. To oczywiście grzebanie basa, obrzęd ludowy kultywowany w Krzanowicach. W nocy z soboty na niedzielę tym zwyczajem krzanowiczanie pożegnali karnawał. Grzebanie basa obok wodzenia niedźwiedzia to tradycyjny sposób żegnania karnawału na Śląsku. Jednak do dziś ten zapustny zwyczaj uchował się w niewielu miejscowościach, m.in. w Krzanowicach. Pogrzeb basa zapoczątkował tu w latach powojennych dyrygent Karol Jureczka. Z chwilą jego śmierci zwyczaj ten niestety zaniechano aż do roku 87, kiedy to organizacją obrzędu zajęła się dyrygent chóru Cecylia Kornelia Pawliczek-Błońska. Jest to bardzo przyjemna impreza, do której się chór bardzo wielkim sercem przygotowuje. Po pierwsze, można się pokazać, po drugie, można się zabawić. I było widać, że chórzyści się bawią tym. To nie jest wymuszone, ale po prostu każdy w to wkłada swoje serce. Grzebanie basa jest specyficznym zwyczajem. Właściwie jego rodowód wywodzi się z Morawszczyzny. Tam w okolicach Opawy, w okolicach Kulczyna także organizowane są takie ostatnie zabawy karnawałowe, na których urządzany jest pogrzeb kontrabasa, czyli tego basa, którego za chwilę pochowamy. Jest to kontrabas, jako symbol karnawału zostaje pogrzebany. Najważniejsze osoby to pastor, organista, no i przezabawny ministrant. Oprócz tego oczywiście są osoby, które niosą basa. Koniecznie musi być wdowa po tak zwanym eusebiuszu basie. Nieraz jeszcze, jak są młode chórzystki, to nawet ostatnio były nawet dzieci, były w towarzystwie wdowy. No i później są płaczki. Ten cały korowód, właściwie to się z roku na rok zmienia. Zależy to od fantazji chórzystów. Jak widzieliśmy, były nie tylko tradycyjne płaczki, ale były również i panki, były eleganckie damusie, no i oczywiście była śmierć. No, oprócz orkiestry, jak to mówimy, żywej, były również orkiestry atrapy. Niegdyś bas grzebano we wtorek przed środą popielcową, dziś ze względu na nasz zabiegany i zapracowany tryb życia obrzęd ten obchodzi się w ostatnią sobotę karnawału. I nigdy nie znał złości, choć był jednej ożartej uroczystości. Dla mieszkańców Krzanowic grzebanie basa to miły zwyczaj, będący jednak tylko elementem tradycyjnej ostatkowej zabawy, która w tym roku w Krzanowickim Domu Kultury zgromadziła kilkadziesiąt par pląsających na parkiecie do białego rana. Była to w końcu ostatnia okazja do hulanek przed zbliżającym się Wielkim Postem.